Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem są przemiany gospodarcze, a także społeczne, jakie miały miejsce w Polsce w XVI wieku. Zacznijmy sobie od drugiej połowy XV wieku, gdyż już wtedy na ziemiach polskich powstały pierwsze zmiany. Przede wszystkim zaczęły się rozwijać miasta, nie tylko w Polsce, ale głównie w Europie Zachodniej. Ludność zaangażowana w mieście nie przestała produkować żywność, więc potrzeba było tej żywności i mięsa coraz więcej. Zwrócił oczywiście też popyt na zboże przez to, że ludzie zaczęli wykonywać właśnie też inne funkcje, takie jak masowa produkcja sukiennicza, rzemieślnicza, czy na przykład, jak to miało miejsce w Holandii i Anglii, rozbudowa portów. Zwiększenie zapotrzebowania na żywność oczywiście obiecywało większe zyski. Dlatego teraz szlachta, która wcześniej czerpała swoje dochody z wypraw wojennych i z łupów tam zdobytych, postanowiła się przerzucić na zarabianie właśnie w ten sposób. No, szlachta polska była tutaj, można powiedzieć, wyjątkowa, gdyż w przeciwieństwie do mocarstw zachodnich, Polska nie posiadała kolonii, których mogła eksploatować. Dlatego zaczęła produkować zboże i zwierzęta rzeźne w folwarkach. I to myślę, że sobie na pewno warto zapisać hasło folwarki. Jak widzicie, dzisiaj nie ma zbytnio obrazków. No też nie ma, niestety, ale nie ma po co. Szkoda, ja zawsze lubię obrazki, bo później ta prezentacja taka pusta. No ale wróćmy do tych folwarków. O tym sobie już mówiliśmy na jednej z poprzednich lekcji. Spadła w XVI wieku w zasadzie wartość pieniądza, no i wtedy te umowy, które były wcześniej zawierane, nie dawały takiej samej wartości, takiego samego zysku jak przedtem. Dlatego szlachta wolała powiększać obszary jej własne rolne, no i zwiększała pańszczyznę, czyli pracę chłopa na rzecz szlachty. I w ten sposób już w 1570 roku już prawie 60% dochodów szlachty pochodziło właśnie z tych folwarków, a reszta dopiero z danin i czynszów. No więc folwarki wcale nie były takie dobre, jak sobie o tym mówiliśmy, gdyż chłop zamiast się skupiać na produkcji własnej, własnego gospodarstwa, o nie dbać, musiał iść do pana i odpracować odpowiedni czas. No w ten sposób zaniedbywał swoje gospodarstwo i tak naprawdę chłopi, czyli najliczniejsza warstwa społeczna w Polsce, zdecydowanie ubożała. Także nie sprzyjała temu polityka zagraniczna. Przykładowo Władysław Jagiełło wydał w 1423 roku, o tym sobie mówiliśmy przy przywilejach, 1423 wydał przywilej warcki, który umożliwiał wycenę i wykup krnąbnych i nieużytecznych, takiego użyte sformułowania, sołtysów. Powodowało to, że właściwie szlachta mogła przejmować już sobie te większe, niezależne gospodarstwa, no i zyskiwała w nich prawa i ekonomiczne, i sądownicze. Czyli przejmowano teraz młyny, karczmy, szlachta po prostu powiększała swoje własności, a te małe, prywatne gospodarstwa po prostu upadały lub były całkowicie przejmowane. Już w XVI wieku, w samej tylko koronie Królestwa Polskiego, folwarki zwiększyły swoją powierzchnię aż o 15%, no co jest liczbą oczywiście znaczną. Już także w 1520 roku z decyzji Sejmu postanowiono, że chłop powinien pracować jeden dzień w tygodniu od jednego łana ziemi. Ale z czasem ta stawka znacznie wzrosła do kilku razy w tygodniu. Czyli widzimy, że chłopi rzeczywiście byli sukcesywnie eksploatowani, a wręcz wykorzystani. Tak jak wspominałem, doprowadziło to do tego, że ich gospodarstwa własne podupadały. Dodatkowo postanowiono, że trzeba jakoś tych chłopów na tej wsi zatrzymać, gdyż przychodzili oni bezpłatnie w zasadzie do tej roboty, mieli nawet często jeszcze własne narzędzia, no i to naprawdę mimo tego, że tak pracowali, nie posiadali tak naprawdę żadnych znaczących praw. Dlatego postanowiono ich zatrzymać prawnie, można powiedzieć, siłą na wsi. I w 1496 roku ustalono, że tylko jeden chłop może ze wsi odejść do miasta.
1496 rok. Jeden chłop ze wsi do oczywiście miasta, ale to oczywiście nie było tak, że w ogóle jeden chłop, tylko na okres czasu. Jako okres czasowy w tym przypadku wyznaczono jeden rok. Dotyczyło to także wtedy, kiedy chłop chciał uzyskać choćby jakiś poziom naukowy, no ale wtedy musiał nawet wrócić do wsi po to, by uzyskać od swojego pana pełnię wolności, czyli no, tacy mali niewolnicy. No i w 1520 roku szlachcie się udało ponownie dopiąć swego, bo wprowadzono prawo, iż teraz to władza królewska nie może ingerować w stosunki między panem a poddanym. Czyli piszemy sobie król, może jako władza królewska, król nie może ingerować w stosunki między panem a poddanym. Zawsze tak powtarzając, łatwiej to myślę, że zapamiętać, dlatego piszę powtarzając, to nie jest dlatego, że traktuję kogoś oczywiście jak główka. No i to oczywiście doprowadziło do tego, że teraz już to przemieszczanie się pracy było bardzo, bardzo, bardzo słabe. W zasadzie właściciele ziemscy dodatkowo zostali zmuszeni do sprzedania posiadanych już ziem rolnych szlachcie, czyli w zasadzie szlachta zyskała monopol na jakiekolwiek zyski ze wsi. Także wtedy postanowiono podzielić, znaczy wtedy zaczęto wyróżniać podział folwarków na dwa, mianowicie folwarki, sobie zapiszemy, folwarki. Zaczęto je rozdzielać na ekspansywne i autonomiczne. No co je cechowało? Mianowicie folwarki ekspansywne głównie się skupiały na produkcji roślinnej, czyli na przykład uzyskiwaniu zboża, później pod chleb. No i towary te były importowane za granicę przez porty, a w zasadzie głównie przez Gdańsk, który w tym czasie naprawdę znacząco się wzbogacił i też rozbudował. Było to najbardziej prężnie rozwijające się miasto w Polsce i tam szlachta sprzedawała bezpośrednio zboże kupcom, a ci już mieli swoich klientów w państwach zachodnich. Z kolei folwarki autonomiczne, one prowadziły taką zrównoważoną produkcję roślinną i zwierzęcą, no i sprzedawały głównie na terenie kraju. No, folwarki były bardzo dobrym biznesem dla szlachty, gdyż praktycznie darmowa praca chłopów, no zyski dość duże, to zboże bardzo opłacalne w tamtym okresie do sprzedawania, no ale chłopi oczywiście biednieli. Ta sytuacja się trochę pogorszyła w XVII wieku, kiedy to spadły ceny żywności. No i w przypadku folwarków, właścicieli folwarków, przyniosło to im duży kryzys, no i oczywiście olbrzymie straty. Warto sobie powiedzieć, że to zubożenie chłopów nie jest także takie całkowicie bez znaczenia. Musimy sobie zapamiętać, że przez to, że chłopi zubożeli, zahamował się także rozwój miast. Nie miał się kto do nich przenosić, nie miał kto kupować tam wytworzonych towarów. Sprawiło to, że Polska tak naprawdę w porównaniu do Europy Zachodniej, co sobie mówiliśmy też w jednym z poprzednich filmików, zaczęła znacząco odstawać. O ile wcześniej nie była to jakaś znaczna różnica, no to tutaj zaczęło być to widoczne. Jeszcze sobie wróćmy, w 1496 roku zakazano właśnie nabywania ziemi mieszczanom, o czym sobie mówiliśmy. Najpierw kazano im ją, później kazano im ją sprzedać, bo trochę się przenieśliśmy w czasie. W 1520 już wtedy trzeba było sprzedawać tam ziemię, a od 1496 mieszczanie nie mogli jej nawet kupować poza obrębem miasta, no, czyli chodziło tutaj głównie o ziemię uprawną. Wprowadzono także tak zwane taksy wojewodzińskie i myślę, że sobie to warto zapisać.
Taksy Wojewodzińskie. Taksy wojewodzińskie było to takie wredne coś, bo to było wycenianie w zasadzie wyrobów rzemieślniczych, które były wycenianie wyrobów rzemieślniczych przez wojewodę, no czyli w zasadzie przez szlachcica. Przez to oczywiście szlachcic sobie robił je na jak najniższym poziomie, dlatego mógł sobie łatwo on to wszystko taniej kupić. No i oczywiście zapobiec temu, żeby mieszczanie się bogacili, no bo gdyby byli bogatsi, to by mogli później jakoś walczyć o swoje prawa. No później także szlachta jednocześnie w tym przywileju została całkowicie zwolniona z płacenia ceł za własne towary. No i także na towary, które były sprowadzane na własne potrzeby, a pod to można było podpiąć oczywiście wszystko. Ten przywilej także w 1504 roku zyskało duchowieństwo, no i w ten sposób mieszczanie w zasadzie nie byli w stanie konkurować z towarami sprowadzonymi przez duchowieństwo i szlachtę, które były no, znacząco tańsze. Czyli widzimy, że szlachta tutaj zaczęła sobie tworzyć monopol w zasadzie na wszystko w państwie, co oczywiście nie wróżyło nic dobrego. Dziękuję, to wszystko na dziś. Do usłyszenia, no i dziękuję za uwagę. Cześć!